Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zadania w 60 minut. Kontynuujemy naszą serię rozwiązywania zadań na platformie czeską. Dzisiaj myślę, że już będziemy mieli trochę trudniejsze zadanka, więc z góry przepraszam, jeżeli większość z nich zostanie nierozwiązana, aczkolwiek będziemy się starać. Nie przedłużając, przejdźmy do zadań. No i jedziemy. Posunięcie czarnych. Ojojoj, co tu się dzieje? Grozimy na pewno jakimiś matami. Musimy tylko uciec od tego szacha. W jakiś skuteczny sposób. No dobra, załóżmy, że pójdziemy tutaj. Szach tu odpada, ponieważ pójdziemy królem na G5. I po ewentualnym H4 wieża zbije. I jest ok, nie ma więcej szachów. Więc po odejściu tutaj białe muszą zagrać szachem na polu E3. I wydaje mi się, że posunięcie G5 powoduje, że już nie ma szachów żadnych. A my dalej grozimy posunięciem wieża H1 bądź wieża A1. Natomiast jeżeli po posunięciu król H6 nastąpi G5, wówczas pion bije, szach, król tutaj, szach i król idzie na H4 i dostajemy mata na G4. To nie to. No dobrze, czyli król H6, G5. Możemy zagrać po prostu posunięcie król H5. I po posunięciu hetman bije H7. Teraz dopiero gramy posunięcie król G5. Jedyny możliwy szach to pewnie tutaj, no ale wówczas nastąpi wieża bije. Okej, okay, wydaje mi się, że zadanie jest rozwiązane. Bo oczywiście nie ma sensu grać na G8, bo będzie wieczny szach. Dobra, co myśmy tu planowali? Planowaliśmy zagrać król... Nie, król H5, przepraszam. Król H5 dlatego, żeby jedynym szachem było bicie na H7 i wówczas bijemy na G5. Błędem by było teraz wzięcie na G5, bo następuje hetman E3. I nie mamy jak schować się królem. No i git. Pionek H6, posunięcie czarnych. No to wygląda na jakiegoś mata. Mamy dwa pionki mniej, więc musimy szukać naszych szans w matowaniu. Na pewno po szachu hetmanem biały musi się zasłonić. Jak dalej możemy kontynuować? Można dać szacha tutaj. Król sobie odchodzi tu. Można dać szacha tu, no ale ten król ucieka. Musi być coś lepszego. Szach, 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 szach. Dobra, chyba mam. Ale to jest... A może jeszcze nie mam. Dobra, znalazłem. Piękny mat. Hetman F8. I teraz tak, nie można iść na pole A4, bo nastąpi hetman B4 mat, więc po tym posunięciu biały musi iść na pole A2 i teraz następuje posunięcie goniec C4, wymuszając bicie, a ma to na celu to, żebyśmy teraz mogli dać szacha z pola A8 i biały nie ma za bardzo jak się zasłonić bez straty hetmana tutaj bądź tutaj.
i po prostu matujemy w następnym ruchu. Czyli taki długi ruch i atak z przekątnej. Mamy to, widzowie. Idziemy dalej. No dobrze, niech ta passa trwa. Wieża bije D4, posunięcie białych. Dobra, wydaje mi się, że znalazłem rozwiązanie. Szach. Król musi... Inaczej, wieża musi zbić. Król nie może iść na pole F8, bo nastąpi mat. Dlatego po szachu następuje wieża bije. I teraz tak, dajemy szacha na polu B8. Nie można się zasłonić wieżą, bo nastąpi hetman bije D8 z matem. Więc po skoczek D6, wieża bije D6, hetman B8. Musi nastąpić odejście królem. I po odejściu królem hetman bije na D6. To znaczy, jeżeli odejdziemy na E7, to hetman bije na D6, król wraca na E8 i mat na D8. Jeżeli natomiast król odejdzie na pole D7, to wydaje mi się, że wieża bije D6, król idzie na E7. Hetman C7, król F8, wieża D8, skoczek E8. Hetman D6, król G8, wieża E8, król H7. I jeszcze czegoś nam tu brakuje. Więc może odbić pionem. Skoczek D6, wieża bije D6, hetman B8, król D7. Dobra, mam pomysł. Po król D7 zagrajmy posunięcie hetman bije B7. I teraz tak, jeżeli król znowu odejdzie... No nie, powiedzmy, że król odchodzi na D8, to wtedy wieża bije D6, król E8. I mamy podobną sytuację, tylko że nie ma piona. Hetman C8, król E7. Wieża C7, król ucieka na F8. Dobra, to musi być coś... w ten deseń. Jeszcze raz. Skoczek D6, wieża D6. Może po prostu szacha tutaj, a nie na B8. I po zagraniu król E7, no po prostu bijemy pionkiem, tak? Proste. Hetman B8 jest bez sensu. Hetman C8. Skoczek D6, wieża D6, hetman C8, zasłonić się nie można wieżą, król musi iść tu i bijemy pionkiem z matem. Nie wiem, czemu rozważyłem hetman B8 zamiast hetman C8, może po prostu liczyłem na to, że po odejściu odbijamy i dajemy mat, ale tu wygrywamy w najprostszy sposób. No dobra, na razie jakoś idzie. Król E1 zagrany przez białe, czarnych ruch. No powiem wam, że póki co nie mam żadnego pomysłu.
No mamy figurę więcej, tak? Skoczek B1 nasuwa mi się. Z próbą wymiany jak najwięcej materiału. No bo tak, nie widzimy żadnych szachów poza skoczek F3, pionek bije, no i za dużo nie osiągamy tą ofiarą. Goniec odejdzie gdziekolwiek, wieża zostanie zbita i ten goniec za dużo nie może zrobić. Hetman teraz nie ma żadnych aktywnych pól, na które może iść i coś atakować. Poza tym skoczek jest podbiciem, więc dość sensownie wygląda odejście skoczkiem na B1. No i grozi skoczek bije C3, więc żeby... Tylko okej, okay, skoczek B1, hetman E5. A, i mamy, powiedzmy, że mamy goniec... Może nie mamy goniec D6, bo jest hetman bije G7. I po odejściu królem po prostu nastąpi hetman bije G8. Skoczek B1, hetman E5. Okej, możemy zagrać posunięcie król C8, ale wtedy nastąpi hetman E8. Co jeśli po hetman E5 zagramy król B6. Nie widzę szachów poza polem E6, więc załóżmy, że hetman E6. Król ucieka sobie do A7. Może być jakieś B4 posunięcie. W jakimś momencie, na przykład skoczek B1. Hetman E5, król B6 i teraz B4. No ale wówczas bijemy tutaj. Hetman bije, król bije, szach, no i goniec bije. Dobra, czy jest jakiś inny efektywny szach? Skoczek B1. Hetman F7, król B6. No i to jest jedyne pole. Hetman E6, król A7. No i nie widzę, co tu dalej mogą białe wyczarować. Nie ma sensu odchodzić na C4, bo oczywiście hetman F7 z podwójnym atakiem. No myślę, że skoczek B1 to jest ruch. Ryzykujemy. Dobra. Jesteśmy na dobrym tropie. Król E2. No to tu nie pozostaje chyba nic innego jak zbić na C3. Mamy to. Hetman B6, posunięcie. Co to jest? Posunięcie biały, hetman B6. Hetman G7 mat, o co tu chodzi? No way. To jest chyba takie zadanie, żeby... Okej, okay, 2 attempts. Oznacza to, że zadanie jest kompletnie nowe. Więc oni nie wiedzą, na jaki ranking mają to ustalić. Target time 4 sekundy, ja zrobiłem 21. No dobra, to za darmo zadanko dostaliśmy. Posunięcie czarnych, skoczek F4, ostatni ruch został zagrany. O co tu może chodzić? Mamy wieżę mniej, goniec jest związany, więc szukamy jakiegoś ataku.
Znowu, zadanie chyba wzięło się tu przez przypadek. Szach. Nie może się zasłonić gońcem, bo hetman bije z matem. Więc po szachu musi nastąpić król f2. Skoczek g4. Nie można odejść na f3, bo nastąpi hetman e3. Czyli po skoczek g4 trzeba zagrać król e2. Następnie nastąpi hetman e3. Trzeba zagrać król d1. Następnie skoczek f2. Król musi iść na pole c2. Następnie hetman d3. Król może iść na dwa pola. Bez względu na to, jeżeli pójdzie na c1, no to damy szacha na d1 i tak musi iść na b2. I tu się zaczynają schody. Niech będzie skoczek d3. Król może odejść na pole c3. I mamy psikusa. Coś przeoczyłem, widzowie. Spokojnie. Hetman c1. Król f2. Szach. Król e2. Ok, może hetman e3 raczej nie będzie dobrym ruchem, bo ten król ucieka. Co jeśli zagramy zagranie hetman c2? Ok, proste. Król nie może iść na f1, bo jest mat, więc musi iść na pole e1. Nastąpi szach, król musi odejść tutaj i różnica jest taka, że ten hetman jest odcięty na pierwszej linii, więc teraz nastąpi z powrotem skoczek e3, król c1 i następnie hetman c2 mat. Czyli hetman e3 nie działa, za to hetman c2 działa, ponieważ szaszek, szaszek i macik. Mamy to. Goniec bije e6. Czarnych posunięcie. Ojojoj, musimy się bronić. Jak materialnie stoimy? Teoretycznie równo. To znaczy mamy pionka przewagi. Dobra, ok, sprawa jest dość prosta. Jeżeli weźmiemy na g5, to może nastąpić hetman g5, król h8. A nie, co ja mówię? Czekajcie, nie. Chwila. Zapomniałem, że tu jest hetman na d8. Drogą eliminacji próbuję wyeliminować jeden z ruchów i wtedy będzie wiadomo, który wariant rozpatrywać. Pierw próbuję znaleźć, która wersja jest gorsza. Na pewno chcemy coś zbić, albo skoczka, albo gońca. No dobra, załóżmy, że zbijemy tutaj gońca, no to możemy dostać takie posunięcie jak skoczek e6. Po odejściu hetmanem
jest bicie tutaj. Dlatego domyślam się, że będzie to bicie na G5. Atakujemy wieżę. Tutaj. No i co ten goniec może zrobić? No bicie tu trochę się mija z celem. Bo po prostu weźmiemy czymkolwiek, no pewnie nawet wieżą można. Wieża bije i skoczek bije. Czy tu nie ma jakiegoś triku? To skoczek bije. Dobra, bicie tu, wieża F6. Załóżmy bicie tu. Hetman G5. Król H8 i co dalej? No pewnie hetman H6. Ale to wtedy wieża na F6 leci. Bicie na G5, jeżeli weźmiemy tutaj. Okej, trzeba uważać na posunięcie hetman F5 wówczas. Goniec F5. Dobra, jak weźmiemy tutaj i on weźmie tutaj i my weźmiemy tutaj. Niech będzie szach. Odejście. I wydaje mi się, że jesteśmy bezpieczni. Trzeba się uważać na jakiś motyw bicie tu i szach tu. Tylko to nie działa, bo oczywiście wieża jest na F4 pod biciem. Dobra, intuicja podpowiada mi, że to będzie pionek bije skoczka. Hetman H6. No idziemy wabang i po prostu bijemy tutaj na E6 w takiej kolejności. No dobra, to troszkę ułatwia. Bo nie, zastanawiałem się, czy jest różnica między polem H7 a G, H8 a G7. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, tu trzeba zagrać dość technicznie dobrze. No pierwsze, co mi się nasuwa, to goniec E7. Kuszące jest oczywiście wieża E7, ale ten szach za dużo nie daje. A jak zagramy goniec E7, no to od razu atakujemy wieżę. Jeżeli wieża odejdzie, no to wchodzimy tutaj na siódemkę. I nie mam nic do dodania. Nie wiem, co mają zagrać czarne, to znaczy tracą jakość. Dobra, tu. No i co dalej? Co prawda goniec jest związany, ale zawsze można odejść na B4. Dobra. Skoczek E5. A ja w ogóle nie rozważałem tego ruchu. A to ciekawe. Taki psikus. No, to już się zaczynają zadania, gdzie ruchy są tricky.
Dobra, wieża musi być wieża. Nie chcemy bić gońcem, bo nastąpi skoczek F3, król F1, skoczek E1. Ale dobra, wtedy król E1. A jeżeli zbijemy wieżą, to po skoczek F3, król F1, skoczek E1, bijemy jeszcze drugą wieżę. Wieża bije wieżę, pyk, pyk. No dobra, docelowo będziemy mieli gońca, tak? A w drugim wariancie, jeżeli goniec bije wieżę, skoczek F3, król F1. Skoczek bije E1, król E1. No mamy gońca dalej, ale mamy dwie wieże. Więc ja bym był za wariant... I ten goniec nie ma jak wyjść. A, właśnie. I potem następuje król E8. Dobra, czyli wariant jest taki. Goniec bije D8... Zły wariant jest taki. Goniec bije D8. Skoczek tu. Tu. Skoczek bije. Król bije. I teraz sobie zagramy król E8. Okazuje się, że ten goniec nie ma jak wyjść. Trzeba go oddać za pionka. A jeżeli zaczniemy wieżą... No to teraz jest jakby easy situation. Nice. Jedziemy dalej. Hetman B3 czarnych posunięcie. Ale się chce zbić na F, na E3. No to jest taka pozycja, gdzie w blitze zagralibyśmy ruch w 2 sekundy. Ale musimy pamiętać, że to nie jest blitz. Ale poważnie, nie mam pojęcia, co nastąpi po skoczek E3. Załóżmy, że weźmiemy wieża F1, król G2. Wieża wchodzi na dwójkę, no tam jest mat. To jest za proste zadanie. Coś tu musi być na rzeczy po skoczek E3. Może wieża E2, skoczek F1, goniec E6. No ale to bicie, bicie na E6 i skoczek D2. O co tu chodzi? Skoczek E3, goniec E6. No weźmiemy. Nie, no to musi wygrywać. Dobra. Skoczek E4. Mignęło mi to w oczach. Jakiś skoczek E4, żeby hetmanom atakować. Co za ruch. Co my tu teraz możemy wyczarować, widzowie? Bijemy na F1, czy bijemy na C2? Nad tym myślę. Albo wiecie co? Można zagrać... W sumie bez sensu jest. Może nie wiem, czy jest bez sensu. Bo jeżeli zagramy jakiś ruch wieżą, no to po prostu nastąpi hetman bije E3. Prawda, my odbijemy tutaj, ale to nie o to nam chodzi.
Skoczek C2, skoczek F6. Skłaniałbym się, wieża bije F6. Hetman C2. I nie widzę ruchu. No bo jeżeli weźmiemy gońcem i po hetman C2 weźmiemy na D4, no to nastąpi hetman G6. Albo nawet goniec E6. No dobrze, weźmy na F1, szach. Teraz goniec F6, król F1, goniec D4, znowu goniec E6. I nie mamy bicia tu na F2. A może... Czy ja mogę po prostu wziąć skoczek bije G4 i po skoczek F6 bije skoczek bije F6 i mam dwie figury? Tak, to jest rozwiązanie. Skoczek bije G4, jeżeli odbije, no to jest git, bo odbijemy skoczka, czyli po tym będzie musiał bić tu i bijemy z powrotem. I dwie figury za wieżę, ekstra pionek i dużo słabości w obozie białych. Nice. Jakoś nad wyraz łatwo to idzie. Też nie zapeszmy, bo zaraz pójdzie łatwo. Znając życie, to zaraz zrobimy babola jakiegoś. Szukam na razie idei. Próbuję połączyć fakt, że mamy dwa super gońce. Z jakimiś atakami. Na, po tej stronie tu jest goniec niebroniony. Teraz trzeba to wszystko połączyć w jedną całość. Hetman D4, skoczek F6. Hetman B4, goniec sobie gdzieś pójdzie na C6. A nie, no C6 nie może, a właśnie, bo jest wtedy hetman C6. Nie może też na D5, a na D5 by mógł, bo po hetman D4 jest skoczek F6. Okej, czyli hetman B4, goniec D5, hetman B4, D4. Doesn't work. Dobra, może jakieś bicie na D7. Hetman bije D7, co to nam daje? Not too much. Dobra, goniec bije D7, hetman bije D7, hetman D4. Trzeba zagrać F6. Czyli to jest wymuszony ruch, więc on ma duże szanse bytu. I teraz, jak to kontynuować? Jakby zrobić jakiś podwójny ataczek? Hetman C4 to król H7. Nawet hetman F7 może.
Dobra, jeszcze raz Hetman. No nic, na razie nic mi się tu nie zgadza. Może go nie schapnięć. Koniec H5 to nawet skoczek F6. Wzięcie dwa razy na F6, wieża E7. Ojojoj. Goniec D5. I wieża C7. No i równo w pionkach. Białe mają oczywiście lepszą pozycję, ale myślę, że tutaj trzeba troszkę więcej osiągnąć. Hetman D4. Nawet skoczek sobie odejdzie, to nie może być działać. Wzięcie na D7, Hetman D7, Hetman D4, F6. Co dalej? Szach na C4, król sobie odejdzie i co dalej? Mamy E6 pole, ale no za mało. Bicie na F6 jakieś? Też za mało. No, nie widzą widzowie, nie widzą. Ciągle patrzę na te pole D4 dla Hetmana. To jest zupełnie zła koncepcja. Jeszcze raz, goniec H5. Sprawdźmy ten wariant. Skoczek F6 po goniec H5. No to dziabniemy, hetman dziabnie. My dziabniemy, oponent dziabnie. Wieża E7, goniec D5, wieża C7. No nie jest to zła pozycja na pewno. Ale nie wiem, czy wygrana. No nie wiem. Nic nie widzą. Goniec D7, Hetman D7. Goniec bije G7, król G7. Za mało. Może od razu goniec G7, król G7. Co dalej? Jakieś szaszki. No nie ma za dużo szaszków. D4, koń, hetman F6, może nawet. Ale tricky pozycje. Nie wiem, skocz hetman na 4. W złą stronę patrzę. A może faktycznie trzeba popatrzeć w drugą stronę? Hetman B4. Sprawdźmy to jeszcze raz. Może nawet skoczek C5 zagrać. A chwila, a może... No nie, też nie działa. Też nie działa.
No, to chyba polegniemy na pierwszym zadaniu. Już 8 minut patrzę na to zadanie, długo. Troszkę za długo. Goniec H5. Jeszcze raz pomyślmy o tym ruchu. Problem z takim ruchem jest to, że on ma dużo odpowiedzi. Hetman F8 na przykład. Musi to być bardziej forsowne, wydaje mi się, żeby było to zadaniem. Hetman D4, skoczek F6. Trochę bez sensu. Wzięcie, hetman D4, F6. Czego nie widzą? Nie chcę zrobić jakiegoś babola, wiecie? I dlatego tak się waham, bo... nie widzę nic konkretnego. No nie wiem, może wzięcie hetman G3? A to nawet F5 wystarcza i broni na G7. Nie widzę rozwiązania. No dobra, hetman B4. Niech zagra jakiś dziwny ruch, skoczek C5. Co dalej? Hetman D4, potem F6 i co dalej? A4, skoczek C5. Może wieża E2, E3, 4, E5, E6, E7, E8. No nic, ta wieża też... Wiecie, już patrzę na każde pole, na które można by postawić nasze figury. Może jakaś eureka. No, goniec C2, goniec D4, goniec C3, goniec D4, goniec E5, goniec F6, goniec G7. Goniec G7, hetman król G7. Co dalej? No nic. Nie wiem, widzowie, nie chcę strzelać, bo prawdopodobieństwo, że się strzeli, jest mega małe. Ajajaj, no cóż to jest za zadanie? Hetman F5? Co jak goniec C8 zagra? Czy nawet skoczek F8? No nie może to być hetman F5. Musi być jakiś konkret. Pewnie się śmiejecie, bo już dawno rozwiązaliście, a ja tu jeszcze się męczę z tym zadaniem.
No dobra, sprawdźmy taki prosty, prozaiczny wariant jeszcze raz. Goniec D7, hetman D7. Zaatakujmy jakoś na G7. Hetman D4, F6. Bądź nawet F5. No nie, no tam nic nie ma. Ajajajajaj, co to za zadanko? No chyba wiecie co, jeszcze spróbuję ostatnią minutę popatrzeć, no i będziemy albo... Nie wiem, nie da się chyba zeskipować tutaj. Może jakiś cichy ruch hetman G3 w pierwszym. To trochę jest za cicho. No dobra, a co jeśli hetman D4, skoczek F6? I co? Nie widzę. Piętnaście minut zadania już rozwiązujemy. No, niedobrze. Jeszcze raz, hetman B4, skoczek C5, albo hetman B4, goniec C8. Nie widzę. Wzięcie. Nie mam hetman G4. Mam. Jejku. Ale to jest triku. Znalazłem po 16,5 minutach. Już tłumaczę. Goniec bije. Hetman bije. I gram hetman G3. Co musi zagrać oponent, żeby obronić się przed matem? No musi ruszyć tego piona, tak? I po ewentualnym ruchu pionem F6 bądź F5 następuje hetman B3. A jeżeli nie ruszy tego piona, to po biciu hetman G3, załóżmy, że zagra posunięcie G6, mamy, jak mi się wydaje, posunięcie hetman na C3. Groźbą mata. Więc musi zagrać F6, my dziabniemy. I tu już jest koniec. Pogrozimy szachem na H8 i potem szachem na G7, jak król pójdzie na F7. Ale triki zadanie. Ale muszę wam powiedzieć, że jestem z siebie dumny teraz. 17 minut? Ale Coco Jumbo i do przodu. Pass rate jest 13%. 512 prób, więc no nie takie łatwe zadanie do rozwiązania. Oj, takie zadania to ja nie cierpię. Jakieś debiutowe pułapki. Oj, nie cierpię takich. No D3 się nasuwa, ale co z D3? D3 goni z F1 i co? I goniec G4 i tyle zadania?
D3, goniec F1, goniec G4 i nie ma jak bronić pionka na E6, E5. Naprawdę to o to chodzi? Dobra, ostatnie zadanie spędziłem 17 minut, no tu musimy wykazać się i zrobić je szybciej. Musi odejść i goniec G4. No z groźbą skoczek bije. Nie ma jak zaatakować tego piona oponent. Goniec G4, hetman B3. Za każdym razem, kiedy ruszamy się gońcem z C8, zawsze puszczamy punkt B7, więc dobrze rozważyć z ruch, który atakuje tego piona. Nawet bym zagrał posunięcie hetman B6. A nie no, hetman B6 puszczam pole piona na D. No to wtedy dziabniemy. Jeszcze raz, goniec G4, hetman B3. Wzięcie. Nie było wzięcie. Wieża tutaj. Hetman E4. I nie do końca mi się to podoba. Może po prostu C4 i po B3 po prostu goniec G4. Tu musi być, albo może hetman D5. Czemu nie hetman D5 w sumie? Bo co, bo hetman B3 to wtedy C4. Wiecie co, hetman D5, bo podoba mi się bardziej. Nie umiem znaleźć ruchu dla białych po hetman D5. Skoczek A3. C4. A grozimy ciągle wzięciem tutaj. I po odbiciu jest duży problem. Hetman D5 to jest ruch. Hetman D5 i po G3 skoczek E5. Goniec G2. Goniec G4. Okej, okay, goniec bije D3, to znaczy, że hetman D3 is win. Nice. No to jeszcze... Chyba zdążymy jeszcze jedno zdanko, myślę. Wieżówko hetmanówka, 3 na 2. Bija czarnych posunięcie. Tara. Wydaje mi się prostym zadaniem. Ale tylko mi się wydaje, pewnie nie jest. Na pewno ruch do rozważenia przez czarne to jest wieża E1 bądź wieża E2.
Czemu wieża E2 mi się nie do końca na razie podoba? To fakt, że nawet jeśli nie ma Hetman F6, to może jest po prostu Hetman F5 z próbą jakiegoś wieczniaka? A tu po prostu jak zagramy tak i nastąpi bicie, to dziabnięcie. Szach musi odejść i szach od tyłu. Więc po tym zastanawiam się, czy czasem nie ma posunięcia H3. Bicie, król bije. Wieża. Król tutaj. I teraz mam dwa ruchy kandydaty. Hetman B1. I hetman B1. Innego nie widzę. Ale wtedy ta wieża musi odejść. Na przykład na G4, żeby zrobić miejsce. Szach, król tu i hetman z B może zacząć gdzieś szachować. Nie wiem, nie do końca jeszcze widzę. Wieża tutaj, H3. Może teraz druga wieża. Bicie. Dziabnięcie, król dziabnie. No ale to jest to samo, bo wieża idzie na jedynkę. No nie chciałbym na ostatnim zadaniu się wyłożyć, widzowie. Jest jeszcze jakiś tak... A czekajcie, a nie no, ma hetman A2. Myślałem o hetman F4, czy to może nie pomoże nam w czymś, ale no w czym... Chodzi o to, że na tej przekątnej hetman nie ma za dużo pól, ale ma tutaj te dwa pola. No i ma całą tą linię. Jeżeli zagram jeszcze raz tu, zaatakując go, może odejść tu, może zagrać tu. Nic nam to za bardzo chyba nie daje. No to jeszcze raz, wieża E1, H3. Bicie, król bije. No można przejść oczywiście do wieżówki. Ale chyba tego nie chcemy, co? Chcemy coś więcej. A się zdziwię, jak to będzie król F8. Wieża E1, H3. Jak tu coś wyczarować? Wzięcie. Szach, król H2. Jak dalej czarować? Hetman B1 i wieża na przykład F3. A może taki trik, że jakiś szach potem na B8. Też może się zasłonić. Ajajajajaj, no nie widzę. Jeszcze raz sprawdźmy ten dziwny ruch. Poza tym, że daje tempo przeciwnikowi, on nic nie wnosi.
Musi to być wieża E1, ale nie wiem co po H3. Wieża bije, król bije. Może po prostu zacząć od szacha. Król idzie na H2 i zagrać hetman B8. Tylko wtedy nastąpi, no niech będzie nawet król G1. A jeżeli damy tutaj H3 wzięcie, tu szach, król H2. No to nie mamy za bardzo jak odejść hetmanem, bo wieża nam podwisa. No a chcielibyśmy postawić hetmana tu i wykorzystać to związanie. No chyba, że po prostu wieża gdzieś idzie i grozimy takim ruchem. No ale tu trzeba też wcześniej uważać na to. No dobra, jeżeli zagramy tak, zasłoni się, co? A może tu jest jakiś trik, którego nie widzę, że po tym coś gramy. Może hetman E8 teraz? Ale bez sensu ten hetman E8. A może tak po biciu zagrać wieża E1? I po H3? Nawet nie trzeba chyba, a może trzeba. A mam. I po H3. Wieża bije, król bije. Hetman szach. Król musi odejść tutaj. Bicie, bicie i odbijamy. Pytanie, czy po wieża E2 on musi zagrać... No na F1 raczej nie, bo wtedy z tempem atakujemy. Dobre. Czyli po tym musi zagrać tu, jeżeli zagramy tak. No ma jakiegoś szacha. Tu. H3. Wzięcie. A, i znowu jest teraz hetman E1. No dobra, ale jest król H2. Czyli może to być jednak to, jeżeli zagra tutaj, to teraz tak, szach, zasłaniamy się. Tu, H3, muszę znaleźć rozwiązanie na ten ruch H3, może taki cichy ruch jak hetman E5, ha, to jest dobre. Musi bić. Dobra, mamy. Po odejściu jest hetman G1. A jeszcze sprawdźmy ten wariant raz, żeby mieć pewność. Tutaj. Bić nie można, ale można pobronić. Ale ta obrona nam nic nie daje. A jeżeli zagramy H3, no to bijemy i hetman E1. Nie! Czyli nie jednak? Jednak od razu wieża E1?
Ajajajajaj. Dawno się już nie pomyliłem. Zobaczmy to jeszcze raz. Wieża tu. No okej. Okay. Bić, nie bicie. Okej, okay, czyli... Aj, teraz ta wie... Nie? Z jakim przekonaniem to powiedziałem? No to jeszcze nie wiem, widzowie. A może po prostu Hetman B1? I wieża. Ajajajajaj. To już było trudne. Inaczej, do wyliczenia, aczkolwiek trudne w moim przypadku. Tak naprawdę... Hetman B1 to jest ruch, który przeoczyłem. Liczyłem cały czas jakieś warianty i się tutaj nie umiałem doliczyć, dlatego zdecydowałem się na wieżę E2. Pytanie, co jest z wieżą... Z wieżą E2 nie tak. Już sprawdzimy. A, dobra, on zagrał tak i my gramy Hetman F6, wieża E1. Co przeoczyłem? Hetman C3. Tak, ten ruch komplikuje, bo nie ma połączenia już hetmana z wieżą i z polem E1. No, mega sprytny ruch. To jest jedyna obrona. Czyli albo za krótko poświęciłem uwagę tej pozycji, nie szukając odpowiednio obrony dla białego, albo po prostu no przeoczyłem. No bo tutaj grozi oczywiście bicie, tak? Znaczy bicie oczywiście hetmana, po odejściu hetmana wieża, więc tu trzeba wybić raczej. Ewentualnie wymienić hetmany, ale tu mamy 2 na 2. Okej, okay, hetman C3 został przeoczony, dlatego ten wariant nie działa. No dobra, słuchajcie. Zadanko ciekawe. Precyzja tu była potrzebna, nie udało się tym razem. Czyli pasa została przerwana. Ale myślę, że i tak... Dobra, jeszcze raz to zadanko. Pyk i pyk. Pyk i pyk. Pyk, pyk. Porozwiązywaliśmy trochę zadanek. 2, 4, 6, 8, 10, 13 zadanek. 13 pechowe okazało się. Przypadek? Nie sądzę. Ja dziękuję wam dzisiaj za uwagę, mam nadzieję, że mieliście trochę fanu i staraliście się rozwiązywać również zadanka ze mną i udało się rozwiązać również samemu zadanka szybciej niż mi. Niebawem kontynuujemy dalszą część, będziemy się wspinać powoli w tej drabince czaskomowej i zobaczymy, jak daleko zejdziemy. Na dziś dziękuję za uwagę i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się, cześć.